Cześć, jestem Łukasz Zawadzki, jesteśmy w studiu Hapsa, jestem z restauracji Orzo wraz z gazetą.pl. Przygotuję dzisiaj dla Was Beyond Burgera z lekkim koreańskim twistem. Zaczniemy od Beyonda. Beyonda rzucamy na suchą patelnię, na pergaminie. Smażymy. Przez ten czas przygotujemy sobie surówkę, którą nazwaliśmy Tajosław. Kroimy cienkie paseczki. Nazwa Tajosław dlatego, że ta sałatka jest jak Kolesław. Tak z koreańskim twistem. Marchewki wystarczy. Teraz kroimy ogórek. Ogórek kroimy bez środka. Również cienkie paseczki. Dodamy jeszcze czerwoną cebulę. I najważniejszy składnik naszego Tajosława, świeże mango. Mango również kroimy w drobne paseczki. Do naszego Tajosława dodajemy świeży szczypior, sezam, odrobinę sweet chili i odrobinę teriyaki. Wszystko mieszamy i zostawiamy, aby przeszło smakiem. W tym czasie wrzucamy bułki do piekarnika. Przekręcamy nasze kotlety na drugą stronę. No, wygląda to już naprawdę dobrze. Przez ten czas przygotujemy nasz sos do burgera. Wegański majonez z odrobiną pasty wasabi spowoduje, że nasz burger będzie pikantny, podkręci nam smak całego dania. Możemy składać. Bułki już są gotowe. Smarujemy wasabi mayo. Dodamy po liściu sałaty. Nasze wspaniałe wegańskie mięso. Tajosław. I burgery gotowe. Smacznego.